Cześć. Jest takie ogólne przekonanie, że jasne obiektywy są lepsze. Czyli, że są po prostu, znaczy z tego powodu są droższe. To nie jest do końca prawda, ponieważ droższe są dlatego, że są jaśniejsze. Niekoniecznie dlatego, że są lepsze, ale ogólne przekonanie jest takie, że jasny obiektyw jest lepszy od obiektywu ciemnego. Czyli na przykład obiektyw 70-200 światłem 2,8 jest lepszym obiektywem od obiektywu światłem 4,0. No już nie mówiąc o takim obiektywie ze światłem 4,0, 5,6, na przykład, albo 4,5, 5,6 od takiego obiektywu. I to jest przeważnie prawda. Ponieważ, no tak jest, ponieważ też tak mówiłem o przysłonach i w pewnym momencie tłumaczyłem, że większość obiektywów uzyskuje swoją optymalną jakość po lekkim przymknięciu. Nie wtedy, kiedy jest w pełni otwarty, spojrzałem co mam pod ręką, to jest 1,4 akurat. I on przy 1,4, przy pełnym otwarciu, w tym wypadku przy 1,4 będzie fajny, miękki i przyjemny. Natomiast jeśli ja go przymknę do 2,8, uzyskuję dużo lepszą jakość. Jeśli ja go przymknę o jeszcze bardziej, na przykład do 5,6, to on będzie ostry i dobrym obiektywem. To też jest dobrym, ale będzie ostrym obiektywem, takim porządniejszym. I tak się przyjmuje. Natomiast wybierając zdjęcia do ostatniego filmu, tego co był w czwartek, trafiłem na to zdjęcie Doroty, które mnie tak przeglądałem i tak patrzyłem po parametrach zdjęcia i stwierdziłem, że to zdjęcie jest zrobione obiektywem, które co prawda w tej chwili już nie mamy, ale który Dorota w pewnym momencie kupiła i go z dużym zaangażowaniem używała. Jest to obiektyw z ogniskowej 70-300. Ona wtedy chciała dłuższy obiektyw, poszukiwała dłuższego obiektywu. A skończyło się na tym, że ma w tej chwili 150-600, ale to jest co innego. W każdym razie 70-300 ze światłem 4,5,6. No to wiadomo, no co można się po nim spodziewać. No, trochę zdziwiła cena zakupu, bo on kosztował kilka tysięcy złotych. Do tego miał literkę L, bo to był Canon, IS, jeszcze tam blom. I tak jak dotąd powiedziała o tym, że co go kupię, tak się zastanawiałem. Mówię, czy to sens? Czy to w ogóle ma sens? Poczytałem trochę recenzji i wszyscy twierdzili, że to jest bardzo fajny obiektyw. Trochę ciemny, ale bardzo fajny obiektyw, ponieważ jego jakość jest od pełnego otwarcia. Czyli jeśli będziesz robił to zdjęcie zostało zrobione na ogniskowej, ja je rzucę na cały ekran, to zdjęcie zostało zrobione na ogniskowej 300 mm, przy przymkniętej, czy przy nieprzymkniętej przysłonie, no bo nieprzymkniętej przysłonie, czyli przy pełnym otwarciu na 5,6. Spójrz na rozmycia w kancie zdjęcia. On ma właściwą ostrość na pierwszych tych trawkach. Ma dobrą ostrość. On ma dobry kontrast na tych trawkach, a jednocześnie rozmycie na brzegu zdjęcia, tam gdzie są te nieostrości, jest świetne, jest bardzo dobre. I gdyby nie to, że on był w sumie ciężki, bo w sumie Dorota sprzedała go, dlatego zmieniła go, bo był za ciężki i chciała coś lżejszego. Też dobrego, ale lżejszego, no bo ile można nosić ciężkich obiektywów w plecaku. Natomiast chciałem pokazać to zdjęcie. Znaczy przy okazji, co tutaj mam? Przepraszam, Canon 6D Mark II. Z obiektywem Canon 70-300, 4,5,6, L, IS, USM, nie wiem co jeszcze, nic więcej nie ma. Ogniskowa 300 mm, czas 1, czułość 4, ISO 400, czas 1/1000 część sekundy, przysłona 5,6, 1/1000, ponieważ mimo wszystko to jest daleko, a te trawki też nie wiem jak było, natomiast to jest długa ogniskowa, więc żeby się zabezpieczyć, chociaż on ma stabilizację, ale żeby się zabezpieczyć przed zdjęciem, więc była użyta 400 czułość, bo to w sumie nie ma większego znaczenia przy Canonie 6D Mark II, czy to jest czułość 100, 200 czy 400, a nawet wyżej jeszcze, prawdę mówiąc. I przysłona 5,6 po to, żeby zrobić zdjęcie na pełnym otwarciu tego obiektywu, bo obiektywy bardzo często, co by było widać na tym obiektywie, jeśli bym mu włączył priorytet przysłony. Ja się nim ostatnio bawiłem, więc tu jest opiotę przysłony i przymknijmy go na 2,8, przymknijmy mu przysłonę jeszcze bardziej. Nie wiem, czy to będzie widać w kadrze, w świetełku. O, tam widać, że te
że ten otwór niekoniecznie jest okrągły. I w momencie, kiedy ja, Dorota nie przymknęła w ogóle obiektywu, to on był okrągły, ponieważ no, otwór jest okrągły w obiektywie ten pełnego otwarcia. Są obiektywy, które mają takie przymknięcie prawie okrągłe, ten ma bardzo dobre przymknięcie. Są obiektywy, które mają taki sześciokąt. Kiedyś robiłem obiektywem, który był zwykłym kwadratem, ale jasności były okropne z niego, okropne. To był eksperymentalnie założony obiektyw od jakiegoś kompaktu i w sumie zrobiłem nim serię zdjęć i stwierdziłem, że nie chcę nim robić więcej. Ponieważ ta przysłona była kwadratowa i te nieostrości wyglądały po prostu brzydko. Gdyby chociaż była trójkątna, to może by było jakieś ciekawie. Robiłem tym obiektywem przyrobionym na to, żeby robił nieostrości, czyli żeby miał przysłonę w kształcie księżyca. Muszę znaleźć te zdjęcia albo zrobić mu od nowa przysłonę, wmontować mu przysłonę w kształcie księżyca. Fajne to wyglądało. A kiedyś wam pokażę. Ale na razie chciałem pokazać, że nie każdy ciemny obiektyw musi być złym obiektywem. Mogą być obiektywy, które są dobre, ale wtedy niestety widać to po cenie. Dziękuję ci za uwagę. Zapraszam do oglądania innych filmów i do zobaczenia. Cześć. Thank you.